dobry, witam Państwa serdecznie. Na dzisiejszym wykładzie, którego tematyka jest dość kontrowersyjna, zanim zacznę ogólnie cały ten wykład, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem wszyscy ludzie, niezależnie od rasy, od wyznania, od orientacji, mają to samo prawo do szacunku i do równego traktowania tak naprawdę. A w tym dzisiejszym wystąpieniu pojawią się tematy trudne, dlatego też bardzo proszę o odpowiednie podejście z dystansem oraz też jakby z powagą i zachowaniem chłodnego, racjonalnego umysłu, tak? Niektóre ze slajdów będę musiał odczytać. Nie jestem zwolennikiem czytania, ale niestety tutaj będzie troszeczkę cytatów, które są istotne dla całego tego wystąpienia, dlatego też będę musiał to zacytować. Każdy slajd zostanie odpowiednio skomentowany i przedstawiony. Chciałbym też powiedzieć, że nie będę tutaj dokonywał własnej ewaluacji tego stanowiska, nie będę oceniał tego z perspektywy własnych odczuć czy własnych przemyśleń. Jest to jedynie zestawienie czystych faktów, a także analiza ich pod względem logicznym. Jeżeli, nie chcę nikogo obrazić oczywiście, jeżeli takowa sytuacja miałaby miejsce, bardzo przepraszam, nie mam tego w swoim zamiarze. Jeżeli gdzieś w którymś momencie się pomylę, bardzo przepraszam, niestety mój umysł jest ograniczony i w związku z tym mogę się mylić, tak? Dobrze, więc czy homoseksualizm jest dewiacją? Teorie dotyczące homoseksualizmu. Zanim jednak zacznę mówić o samym homoseksualizmie, ważne jest, aby zacząć od pojęcia, od sformułowania pojęcia homofobii. Czy homofobia jest właściwie zdefiniowana? Pojawia się w obecnym języku, w obecnej rzeczywistości kilka różnych definicji homofobii. Dlaczego uważam, że jest to ważne? Ponieważ w moim przekonaniu i widzę też, że jakby jest problem z ustaleniem, z dokładnym ustaleniem, co jest homofobią i kto jest homofobem. Wydaje mi się, że też często ta nazwa jest nadużywana w perspektywie użycia słowa fobia. Słownik języka polskiego przedstawia nam taką definicję. Homofobia, irracjonalny strach przed homoseksualizmem i homoseksualistami, awersja, nieufność, nienawiść i wrogość do nich oraz ich dyskryminacja. Kolejną z definicji homofobii jest homofobia odnosząca się do zaburzeń lękowych. Jak Państwo widzicie, w tej definicji jest położony nacisk na występowanie irracjonalnego lęku. Początek może tu dać spotkanie z osobą homoseksualną, choć zdarza się, że osoba cierpiąca na homofobię, którą cały czas tutaj jakby diagnozujemy od strony definicji, nie miała wcześniej bezpośredniego kontaktu z osobami o innej orientacji seksualnej. Czyli, że lęk może wystąpić w momencie kontaktu, pierwszego kontaktu z osobą o innej orientacji seksualnej. Do tej pory ten lęk był jakby nieuświadomiony. Odczuwa jednak silne emocje związane z homoseksualizmem. Lęk przed zaakceptowaniem istnienia takiej odmienności, który nasilany jest myślą o braku akceptacji ze strony społeczeństwa lub strach przed zostaniem uznanym homoseksualistą, często pojawia się u osób z zaniżonym poczuciem własnej wartości i zaburzeniami przynależności. Homofobia zinternalizowana dotyczy przede wszystkim osób, których homoseksualizm jest świadomie wyparty albo ukryty. Czyli tutaj mamy do czynienia z pewnym mechanizmem obronnym ego, takim, o którym szeroko mówił Sigmund Freud, czyli wyparcie. To wyparcie skutkuje często prowadzeniem życia spełniającego wszystkie heteroseksualne stereotypy pod wpływem jakby obawy, pewnego lęku przed oceną społeczeństwa, zarówno heteroseksualnego, jak i zarówno homoseksualnego. Pełnego niechęci do homoseksualistów. Ze względu na strach przed identyfikacją z tą właśnie orientacją. Zdarza się, że tego rodzaju homofobia jest tak silna, że uniemożliwia nawet zdanie sobie sprawy z tego, jaką orientację naprawdę się posiada. W wyniku tej dysproporcji, tego dysonansu poznawczego, który osoba taka posiada, rodzi się wiele nieprzyjemnych odczuć. Homoseksualna panika bądź homofobiczna panika.
dotyczy przede wszystkim osób z mocnymi zaburzeniami własnej wartości i dużym poziomem wyobcowania. Jest szczególnie agresywnym rodzajem homofobii. Przejawia się licznymi, ostrymi atakami skierowanymi w stronę osób o odmiennej orientacji seksualnej, które nie kończą się tylko na groźbach słownych. Homoseksualna panika czy homoseksualna panika jest nakierowana na atak, na agresję, więc jakby tutaj kluczowym aspektem fobii jest agresja. Proszę zwrócić uwagę, bo to jest dość istotne. W poprzednich tego typu definicjach nie mieliśmy tego. Oczywiście istnieje wiele koncepcji dotyczących tego, skąd takie fobie się biorą. Ogólnie istnieje bardzo duża ilość koncepcji dotyczących samego zjawiska fobii, fobii prostej. Jest to dość, zjawisko dość szeroko opisane w literaturze, między innymi w ICD-10, czyli europejskim wydaniu opisu różnych zaburzeń, chorób i tak dalej, oraz w amerykańskim DSM-ie. Istnieje kilka przekonań co do tego, co jest dokładną przyczyną tej fobii. Dyskusje na temat dalej się toczą, chociaż do najczęściej wymienianych należą obawa przed własnym homoseksualizmem, czyli brak tożsamości seksualnej. Osoba nie wie, czy nie rozumie własnych emocji, nie rozumie własnych popędów. Obawa przed własnym homoseksualizmem, nie wiedza na temat homoseksualizmu. Nie wiedza na temat homoseksualizmu, czyli jakby dalej, to jest to nie tyle niewiedza empiryczna, czyli bardziej chodzi tutaj o niewiedzę emocjonalną. Niepewność w stosunku do własnej męskości lub kobiecości, czyli znów mamy wątek dotyczący zaburzenia tożsamości, przynależności do odpowiedniej płci. Wszystkie te czynniki mogą przerodzić się w fobię mającą tak psychiczne, jak i fizyczne objawy i skutki. Ze względu na to należy poddać fobię odpowiedniemu leczeniu. Jej ostry przebieg może w znacznym stopniu utrudnić życie. I to jest opinia, którą znalazłem na stronie Choroby Psychiczne. Autorem jest Karolina Skrzek. I pojawia się tutaj jakby pierwszy problematyczny zarys tego wykładu. Jeżeli mówimy o fobii, to czy fobię należy leczyć? No, jeżeli mówimy o fobii prostej i tak dalej, tak. Jak najbardziej. To jeżeli homofobia jest fobią, to czy należy ją leczyć? Teraz troszeczkę na temat ogólnie fobii, jak to się ma do literatury. Nazwa fobia pochodzi z mitycznego świata, a mianowicie od Fobosa, strachu, który był synem bogini piękności Afrodyty i boga wojny Aresa. Ciekawe, iż Fobos powstał z połączenia piękna, czego symbolem jest jego matka, oraz okrucieństwa zniszczenia, przepraszam, którego ucieleśnieniem był jego ojciec. Ogólnie, co to jest fobia? Tak? Fobia prosta. Nazywamy takie zaburzenie, które objawia się trwałym, nieuzasadnionym, jakimś irracjonalnym strachem bądź lękiem przed obiektem, który ten lęk wywołuje. Osoba, która znajduje się w trakcie takiej fobii, czy cierpi na daną fobię, zdaje sobie sprawę z tego, że jest chora, ale ten lęk irracjonalny jest tak silny, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Istnieją oczywiście różne objawy i przedmioty fobii. Tak? Do najczęstszych objawów fizycznych należą trudność w oddychaniu, przyspieszone bicie serca, ból, napięcie mięśniowe, ugniatanie w żołądku, zawroty głowy, uderzenia, zimna bądź gorąca, pocenie się, cierpnięcie, niekiedy nawet stupor, czyli osoba jakby zamarza w swojej panice przed danym obiektem. Psychiczne objawy fobii, uczucie niepokoju, przytłaczającej paniki, uczucie intensywnej potrzeby ucieczki, strach przed utratą kontroli nad sytuacją, uczucie zbliżania się do granicy szaleństwa, uczucie jakbyś miał zamiar zaraz zemdleć, wiesz, że przesadzasz, ale czujesz się bezsilny, by kontrolować swój strach. Tutaj jest przykład kilku różnych rodzajów fobii. Wiemy, że fobia, nazwa sama odpowiedniej fobii, składa się z bodźca, który tą fobię wywołuje, z jakiegoś elementu, i oczywiście dodatkowa nazwa fobii, tak? Czyli, no powiedzmy, lęk przed myszami, tak? Czy lęk przed pająkami, popularna arachnofobia, tak? Bardzo znana fobia obecnie. Czy na przykład lęk przed żabami, batrachofobia, tak? W związku z tym homofobia, homo jako człowiek, człowieczeństwo, też z greckiego homo, homini, może oznaczać równość. To wtedy jakby zdaniem teorii fobii
homofobia powinna być rozumiana jako w dosłownym znaczeniu jako lęk przed równością bądź lęk przed człowiekiem, człowieczeństwem. Jeszcze co jest bardzo istotne tutaj, zanim jeszcze rozważymy właśnie odpowiedź na to pytanie, to jeden fakt. W definicji fobii, czy fobii prostej, czy wszelkich fobii, które są określane zarówno w DSM, jak i w ICD-10, nie ma wzmianki dotyczącej agresji. Ponieważ lęk, który osoba przeżywa, jest tak silny, że jakby nie ma tutaj miejsca na agresję, na gniew, a także nie ma miejsca na jakiekolwiek świadome zachowanie niechęci, świadome przekazywanie niechęci, jakby jej eksponowanie, tak? Czyli osoba, która na przykład żywi fobię wobec żab, w momencie, kiedy taka osoba widzi żabę, to w większości, być może są oczywiście wyjątki, ale zgodnie z teorią fobii, to taka osoba będzie próbowała albo uciec, albo będzie tak spanikowana w momencie, kiedy widzi żabę, ewentualnie, jeżeli będzie mogła w jakiś sposób się przed nią obronić, to w momencie obrony może zareagować w jakiś sposób, który postrzegany może być jako agresywny, ale nie ma tutaj miejsca na intencjonalną agresję, ani nie ma też miejsca na intencjonalną nienawiść, tak? Bo jeżeli mówilibyśmy w tym momencie o takiej nienawiści i agresji z punktu widzenia definicji homofobii, mówię z punktu widzenia definicji jedynie homofobii, tej pierwszej słownikowej, tak, to osoba, która cierpiałaby na fobię, batrachofobię, musiałaby na przykład głosić hasła przeciwko żabom, tak, nienawidzę żab, wszyscy, którzy są ze mną, nienawidzą żab, tak, albo zakładać jakieś fanpage, tak, śmierć wszystkim żabom, no, i tak dalej, co wiadomo byłoby wtedy odpowiednie dla definicji słowa homofobia z języka polskiego. Ale gdybyśmy już to rozważali z punktu widzenia definicji na przykład zinternalizowanej, wtedy już mamy rzecz zupełnie inną. Pytanie, które widzicie Państwo na slajdzie, homofobię należy leczyć czy karać? LGBT+, jest to pewne działanie. Jednym z najważniejszych elementów programu LGBT+, jest całościowa reforma prawa karnego w zakresie, jaki dotyczy ono przestępców z nienawiści. Pokazując przygotowany przez siebie projekt zmiany kodeksu karnego, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wytknął Platformie Obywatelskiej, że za jej rządów takie inicjatywy leżały latami w podkomisji. Nie może być tak, że rząd ignoruje przemoc wobec osób LGBT+, i pozostawia pokrzywdzonych bez jakiejkolwiek pomocy. Tak? To jest takie rządowe działanie w kierunku zmiany pewnego prawa, które istnieje. Dotyczące przede wszystkim prawa co do przestępstw popełnianych z nienawiści. To jest tylko taka wzmianka. Chciałem, żeby po prostu Państwu pokazać, że takie zachowania istnieją. Tutaj przestępstwa z nienawiści. Zachęcam do przeczytania całego artykułu 19 z kodeksu karnego. To jest oczywiście tylko króciutka wzmianka. Treść tego artykułu wskazuje, że karalne jest stosowanie przemocy fizycznej lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub pojedynczej osoby opartej na motywach dyskryminacyjnych z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, zmianowanej lub z powodu jej bezwyznaniowości. Tutaj możemy sobie też przeczytać zdanie Hocka, ale tak jak mówię, to jest tylko tak bardziej z ciekawości dla rozszerzenia tego wykładu. Znaczenie słowa homoseksualizm. No i teraz jakby zaczynamy wchodzić na decydujące tryby tej wypowiedzi. W różnych kontekstach może być odmienne. Współcześnie termin homoseksualizm może być uznany w trzech łączących się znaczeniach. Zachowanie seksualne, czyli tak z angielskiego sexual behavior, kontakty seksualne z drugą osobą tej samej płci. Jeśli takie zachowanie występuje bez skłonności homoseksualnych, czy przyjmowania tożsamości homoseksualnej, określane są jako homoseksualizm sytuacyjny lub pseudohomoseksualizm. Stan pociągu seksualnego, ale romantycznego, czyli takiego, czyli w takim przypadku, w którym człowiek jest w stanie posiada zdolność do romantycznej miłości, romantycznej w takim rozumieniu, że tworzenie odpowiedniej relacji długoterminowej, związku, który zakłada przebieg normatywnych emocji, tak?
w którym istnieje danej osoba szczególnie skłonności do predyspozycji do angażowania się w kontakty seksualne z drugą osobą tej samej płci. Rola społeczna i tożsamość seksualna, sexual identity, rozumiane jako jedna z wielu ról istniejących w społeczeństwach. W krajach zachodnich istnieje tendencja do łączenia wszystkich trzech znaczeń w efekcie homoseksualności, wykazują określone zachowania ze względu na swoje predyspozycje, prowadząc jednocześnie określony styl życia. W koncepcji orientacji seksualnej pociąg seksualny, zachowania i tożsamość ściśle się ze sobą łączą, a ich oddzielenie traktowane jest źródłem błędów. Czy rzeczywiście poszukiwanie takiej spójności definicji, utworzenie jedności, jednej definicji jest z punktu widzenia logiki trafne? Jeżeli byśmy chcieli podważyć taką definicję, czy taki pomysł na utworzenie jednakowej definicji, musimy się zastanowić nad problemami, które mogą z tego wynikać. Jeżeli jedna definicja próbuje ująć cały mechanizm błędu, a definicja ta w sobie zakłada wiele czynników, wiele zmiennych, to obawiam się, że tworzenie jednej definicji do zrozumienia i przedstawienia wielu czynników może być błędem ze strony logicznej. Widzimy, że homoseksualizm ma jakby różne postrzeganie, albo inaczej można powiedzieć, też różne etapy, różne warianty, może nie, warianty to jest raczej złe słowo, bardziej różne etapy związane z emocjonalnością i z seksualnością. Więc gdyby stworzono jedną podstawową definicję, uważam, że mogłoby to być niejako pominięciem pewnych bardzo istotnych odmian, które, jak widzimy tutaj, mamy przedstawione. Homoseksualizm, homoseksualność. Z greki homois, czy taki sam równy, oraz z łaciny seksualizm płciowy. Relacja romantyczna, to jest bardzo istotna, bardzo istotna wzmianka, że to jest relacja romantyczna. Później do tego wrócimy. Pociąg seksualny lub zachowanie seksualne pomiędzy osobami tej samej płci lub gender jako orientacja seksualna. Homoseksualność jest trwałym wzorcem emocjonalnego, romantycznego lub seksualnego zaangażowania. Ten cytat również jest bardzo istotny. Ludzi tej samej płci odnosi się również do poczucia przynależności, zaangażowania i aktywności społecznej oraz członkostwa w grupach, które podzielają te wzorce zaangażowania. Jest to definicja z Wikipedii. Uznaję tę definicję za bardzo dobrze oddającą mowy temat. Dlaczego podkreślam właśnie te cytaty? Ponieważ to, że trwały wzorzec emocjonalnego, romantycznego, seksualnego zaangażowania, to jest jedna z cech, które zdecydowały o tym, że homoseksualizm w 1972 roku został wykluczony z DSM przez WHO. Między innymi oczywiście to. Były, bo też były inne zupełnie sytuacje, które jakby ten homoseksualizm wykluczyły z tego grona zaburzeń seksualnych, zaburzeń w ogóle psychiki, tak? Ale o tym będzie dalej. A teraz troszeczkę historii. Hipokrates, grecki lekarz żyjący na przełomie V i IV wieku przed naszą erą, wśród zaburzeń psychicznych wymieniał chorobę scytów, transwestytyzm, ale nie homoseksualizm. Soranus z Efezu, grecki lekarz żyjący na przełomie I i II wieku naszej ery, oraz Aurelianus, rzymski lekarz praktykujący w V wieku naszej ery, w swoich pracach zaliczali homoseksualizm do zaburzeń psychicznych. Avicenna, perski lekarz żyjący w latach 980-1037 naszej ery, w kanonie medycyny sklasyfikował pasywny homoseksualizm jako zaburzenie psychiczne. Tutaj też taka ciekawostka, Avicenna, inaczej też nazywany Ibn Sina, był uważany za jednego z pierwszych psychologów. Homoseksualizm został umieszczony wśród zaburzeń psychicznych w Physiognomy of Mental Disease z roku 1833 autorstwa szkockiego lekarza Alexandra Morrisona i w Compendium der Psychiatrie z 1883 roku autorstwa niemieckiego psychiatry Rappelina. W 1886 roku Richard von Krafft-Ebing, niemiecki psychiatra, opublikował dzieło Psychopatia Sexualis, w którym homoseksualizm i inne nieprokreacyjne zachowania seksualne uznał za patologię.
To był okres, w którym odwoływano się bardzo mocno do statutu prokreacji. Jeżeli prokreacja nie prowadzi do rozmnażania, to wszystko, co w kierunku tego jest poczynane, nazywano zaburzeniem, nazywano, no może jeszcze nie dewiacją, bo dewiacja bardziej wynikała z samych zachowań seksualnych, ale zaburzeniem z takiej perspektywy wbrew rozwoju gatunkowi, czyli zaburzenie z perspektywy teorii ewolucji. Homoseksualizm został sklasyfikowany jako dewiacja seksualna zarówno w pierwszym wydaniu diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych DSM-1 w 1952 roku, jak i w drugim wydaniu z roku 1968. W 1973 roku zarząd Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zagłosował za usunięciem homoseksualizmu z DSM i zastąpieniem go zaburzeniem orientacji seksualnej, ale zastrzegał, że nie oznacza to uznania homoseksualizmu za normalny czy tak samo wartościowy jak heteroseksualizm. Nowa diagnoza traktowała homoseksualizm jako zaburzenie tylko wtedy, gdy osoba odczuwała z jego powodu niepokój, konflikt wewnętrzny lub chciała zmienić swoją orientację seksualną. Czyli wtedy uważano, że jeżeli pojawia się lęk wobec tego, co dana osoba odczuwa, czy nawet fobia, to wtedy moglibyśmy mówić o jakimś zaburzeniu. Zgodnie z definicją ówczesną DSM. Czyli osoba, która żywi lęk przed swoją seksualnością, obawia się tego, kim jest, kim się staje i co się z nią dzieje. I lęk taki, który powoduje bardzo, bardzo silny strach, bardzo silną nawet panikę, ale nie do końca jest irracjonalny, moglibyśmy przypisać pod definicję fobii. Czyli osoba homofobiczna, to tak naprawdę z perspektywy tej definicji, to byłaby osoba, która boi się własnych odczuć i własnych stanów emocjonalno-seksualnych. Ponadto organizacja po raz pierwszy opowiedziała się przeciwko dyskryminacji osób homoseksualnych w zakresie praw obywatelskich w kwietniu 1974 roku. Zarząd o wykreśleniu homoseksualizmu z DSM-4 w referendum poparł 58% głosujących członków towarzystwa. Czyli wystarczyło 58% głosów do tego, aby homoseksualizm wykreślić z DSM-u jako zaburzenie. Zwracam tutaj uwagę, że odbyło się to na zasadzie głosowania. W 1980 roku zostało opublikowane trzecie wydanie DSM, w którym zaburzenia orientacji seksualnej przemianowano na homoseksualizm egodystoniczny i umieszczono w grupie innych zaburzeń psychoseksualnych. W 1987 roku ta diagnoza została zarzucona, tym samym Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uznało homoseksualizm za normalny wariant ludzkiej seksualności. W tym wydaniu DSM, a potem również w czwartym, i w DSM-4, TR, czyli takim dodatkowym, z 2000 roku, utrwalone i znaczne cierpienie związane z orientacją seksualną zaliczono do kategorii zaburzeń seksualnych, nieokreślonych inaczej. W 2013 roku ukazał się najnowszy DSM, w którym ta kategoria diagnostyczna została całkowicie usunięta. Utrwalone i znaczne cierpienie związane z orientacją seksualną. Istnieje? Istnieje. W 2013 roku zostało usunięte. 17 maja 1990 roku Światowe Zgromadzenie Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, o którym tu już wspominałem między innymi, zaaprobowało depatologizację homoseksualizmu. Depatologizacją, czyli homoseksualizm nie jest patologią. W 2004 roku na pamiątkę tego wydarzenia, 17 maja, ustanowiono Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii. Homofobii, co do której definicji wcześniej mieliśmy określone zastrzeżenia. W 1992 roku ukazała się 10. rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, to jest właśnie europejskie stanowisko, w której w miejsce homoseksualizmu wprowadzono orientację seksualną niezgodną z ego, czyli tak zwaną egodystyniczną. Ego tu, orientacja poza nią. I zaburzenie zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną.
W klasyfikacji znalazła się też informacja, że orientacji seksualnej samej w sobie nie należy uważać za zaburzenie. To też jest bardzo istotne zdanie, bo jakby zastanówmy się, orientacji seksualnej samej w sobie nie uznajemy za zaburzenie. Choroby nowotworowej samej w sobie nie uznajemy za chorobę. W 2013 roku stały Komitet Lekarzy Europejskich i World Professional Association for Transgender Health, a w 2014 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i powołana przez WHO Grupa Robocza do spraw klasyfikacji zaburzeń seksualnych i zdrowia seksualnego zarekomendowały Światowej Organizacji Zdrowia usunięcie orientacji seksualnej niezgodnej z zegą dystonicznym wraz z całą kategorią diagnostyczną F66 z klasyfikacji ICD-10, której publikacja jest planowana na rok 2018. Stały Komitet Lekarzy Europejskich i Amerykańskie Towarzystwo znowu zebrało się i zagłosowało. W 71 państwach na świecie oraz w Strefie Gazy, w dwóch prowincjach Indonezji i na wyspach Kuka, kontakty homoseksualne podlegają penalizacji. W 45 państwach karane są zarówno kontakty seksualne między mężczyznami, jak i między kobietami, a w 26 tylko między mężczyznami. Homoseksualizm jest, uwaga, karany śmiercią w 4 państwach, gdzie prawo szariatu obowiązuje na szczeblu krajowym: Arabia Saudyjska, w Iranie, w Jemenie i Sudanie, a także w niektórych regionach Somalii i 12 stanach Nigerii, gdzie prawo szariatu obowiązuje lokalnie. Kara śmierci jest stosowana również przez miejscowe sądy lub milicje na terenie Iraku i na terytoriach Syrii i Iraku kontrolowanych przez państwo islamskie. W 5 kolejnych państwach, Afganistanie, Katarze, Mauretanii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, interpretacja prawa szariatu lub litera prawa dopuszcza karę śmierci, ale nie jest ona stosowana. Istnieje moratorium na jej wykonanie lub kodeksy karne przewidują łagodniejsze, przepraszam, kary za kontakty homoseksualne. Państwa, w których kontakty między osobami tej samej płci nie są karane, ale ograniczona jest wolność wypowiedzi lub zrzeszenia się z powodu orientacji seksualnej, no to Chiny, Indonezja, Irak i tak dalej, między innymi Rosja. 23 państwa otworzyły instytucje małżeństwa dla par jednopłciowych. Są to Holandia, Belgia, Hiszpania, Kanada, pierwsza prowincja i od 2005 cały kraj, Republika Południowa Afryki, Norwegia, Szwecja, no, Stany Zjednoczone i tak dalej. To można sobie oczywiście, jeżeli nie będę teraz wymieniał wszystkich tych państw, można sobie oczywiście to zobaczyć i przeczytać. Państwa, które zamiast możliwości zawierania małżeństw oferują parom homoseksualnym możliwość rejestracji związków partnerskich, to Andora, Czechy, Słowenia, Szwajcaria, Ekwador, Węgry, Austria. Teraz troszeczkę o biologii, a może też bardziej nawet bliżej neurobiologii. Simon Levy, przepraszam, nie wiem jak dokładnie to nazwisko wymawiać, twierdził, że znalazł w podwzgórzu homoseksualnych mężczyzn, którzy zmarli z powodu AIDS, pewną grupę neuronów zwaną INAH3, która była 2 razy mniejsza niż u osób heteroseksualnych. Wysunął teorię, że ta część podwzgórza ma coś wspólnego z zachowaniami seksualnymi. Wyprowadził stąd wniosek, że orientacja seksualna jest w jakiś sposób uwarunkowana biologicznie. Pojawiła się oczywiście szeroka krytyka tego badania, mówiąca między innymi, że wszystkich 19 homoseksualistów poddanych badaniom zmarło na AIDS, a ponieważ wirus HIV może powodować zmiany w tkance mózgowej, obserwowane różnice mogą być skutkami właśnie tej choroby, a niekoniecznie zachowań homoseksualnych. Przyznał to zresztą sam badany. Levy nie zweryfikował orientacji seksualnej grupy kontrolnej, jak pisze, z dwóch z mężczyzn poddanych badaniom, obaj chorzy na AIDS, zaprzeczyło, jakoby podejmowali aktywność homoseksualną. Dane pozostałych 14 pacjentów nie zawierały informacji o orientacji seksualnej. Zakłada się, że większość albo wszyscy byli heteroseksualni. A jest to założenie błędne, ponieważ stosunki seksualne między mężczyznami są dominującym sposobem przekazywania wirusa HIV, co oznacza duże prawdopodobieństwo, że część grupy kontrolnej także była homoseksualistami.
Sam zresztą badacz wspomina o tym, że to, co on znalazł, wcale nie jest dowodem na naturalne pochodzenie homoseksualizmu. Jest to tylko dowód na to, że są różnice istniejące w podwzgórzu. Kolejni badacze. Badaniom tym razem zbadano bliźnięta jednojajowe. Tutaj badania genetyczne. Bliźnięta jednojajowe, które mają taki sam garnitur genetyczny. Zakładano, że jeżeli to czynnik genetyczny decyduje o homoseksualizmie, bliźnięta powinny mieć tę samą orientację seksualną. Badanie pokazało, że w 52% przypadków obu bliźniaków było homoseksualistami. W porównaniu z 22% zgodnością w przypadku bliźniąt dwujajowych i 11% zgodnością w przypadku par adopcyjnych. W pozostałych przypadkach jedna osoba była heteroseksualna, druga homoseksualna. Badacze doszli do wniosku, że czynnik genetyczny odgrywa istotną rolę w powstawaniu homoseksualizmu. Krytyka. Gdyby genetyka decydowała o orientacji w 100% badanych par bliźniąt jednojajowych, powinno być homoseksualistami. Badanie nie jest w stanie wykazać, jaki był wpływ wychowania na odpowiednią płeć. Stwierdziła pana Anna Fausto-Sterling, zadeklarowana lesbijka i biolog specjalizujący się w badaniu uwarunkowań seksualności, stwierdziła, że aby takie studium miało jakiekolwiek znaczenie, należałoby zająć się bliźniętami wychowywanymi osobno. Chętnych do badań rekrutowano przez ogłoszenie wyłącznie w gazetach i magazynach skierowanych do osób homoseksualnych. O wiarygodności badania psychologicznego możemy mówić tylko wtedy, gdy dobór uczestników do badań jest losowy. Wśród prób odnalezienia czysto biologicznych uwarunkowań homoseksualizmu znalazła się też teoria, iż matki homoseksualnych mężczyzn przeżywają silny stres w ciąży, co obniża poziom testosteronu i w efekcie powoduje demaskulinizację rozwijającego się mózgu dziecka. To jest też jakby troszkę takich teorii związanych z okresem prenatalnym. Rzeczywiście matka, która pozostaje w dłuższym stresie, charakteryzuje się podniesionym poziomem m.in. kortyzolu i adrenaliny. Kortyzol rzeczywiście może wpływać na wydzielanie się testosteronu, bo jak wiemy, testosteron również posiadają kobiety i jest bardzo istotny w trakcie kształtowania się, kształtowania się maskulinizacji płodu. Więc ta teoria jakby rodziła pewne zachęty do tego, że rzeczywiście stres może mieć tutaj wpływ. Nie uzyskano jednak żadnych dowodów na bezpośredni wpływ czynników hormonalnych na orientację seksualną. Dlatego nawet w środowisku przekonanym, iż odkrycie biologicznych uwarunkowań homoseksualizmu jest jedynie kwestią czasu, teoria ta nie cieszy się popularnością. Prenatalna historia hormonalna jest wysoce znacząca tak dla początków, jak i ostatecznego kształtu orientacji seksualnej człowieka. Jednak brak jest jakichkolwiek dowodów, jakoby sama homonizacja prenatalna nieuchronnie rozstrzygała o którejś z orientacji. A także status seksuoerotyczny zależy nie tylko od hormonizacji prenatalnej, lecz także od postnatalnych efektów socjalizacyjnych. Czyli po prostu sam wpływ hormonów nie decyduje o tym, że ktoś jest homoseksualny. Jak wiemy na przykład z teorii osobowości Eysenka. Eysenk poświęcił dużo czasu na badanie temperamentu. Jak sam zauważył w swoich badaniach, spektrum osobowości pobudzenia układu nerwowego jest różne u osób. Introwertycy, ekstrawertycy. Ale to, co też zauważył w badaniach, to fakt, iż można powiedzieć, że około 40% geny, a pozostała część to środowisko, czyli jakby w powstaniu odpowiedniego rodzaju osobowości mamy do czynienia z wpływem zarówno biologicznym, jak i środowiskowym. Natomiast jeżeli jest jakiś aspekt biologiczny czy genetyczny homoseksualizmu, to jest nim wrażliwość, a nawet nadwrażliwość dziecka jako cecha osobowości. To jest bardzo ciekawy aspekt i jakby myślę, że jest też dość łatwo widoczny przez osoby postronne, że osoby homoseksualne cechują się większą wrażliwością. Nie będziemy teraz zastanawiać się nad tym, co znaczy wrażliwość, ale ważne, ale wypadałoby na to też zwrócić uwagę. Kolejni badacze, Hammer, Dean i inni,
zajęli się grupą 40 par homoseksualnych braci i sugerowali, iż w niektórych przypadkach homoseksualizm łączy się ze szczególnym regionem chromosomu X. Czyli wracamy teraz do genetyki. Jaki homoseksualny syn dziedziczy po matce 33 pary braci, dziedziczy po matce, przepraszam, 33 pary braci miały ten sam wzór na końcu jednego z ramion tego chromosomu. Hammer ocenił, że sekwencja markerów genetycznych w tym miejscu chromosomu jest związana z występowaniem skłonności homoseksualnej u 64% braci. Media podały, że wynikiem tych badań było odkrycie genu homoseksualizmu. Krytyka. Nie zostało udowodnione, że zidentyfikowany region chromosomów ma w ogóle związek z seksualnością czy orientacją seksualną. Zwrócił na to uwagę sam Hammer w swoim artykule. Te geny nie powodują, że ludzie stają się homoseksualni. Biologia osobowości jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ badania Hammera i zespołu nie spełniły istotnych kryteriów metodologicznych, między innymi nie było grupy kontrolnej, Hammer był zmuszony przeprowadzić je ponownie. Ponowne badanie nie potwierdziły wcześniejszych odkryć. Również replikacje dokonane przez innych badaczy nie potwierdziły wyników Hammera. Często w prowadzeniu badań mamy do czynienia z pewnym psychologicznym efektem takiej jakby paternizacji, czyli że naukowiec, który prowadzi badania w określonym kierunku, bardzo chce osiągnąć odpowiedni wynik, najczęściej potwierdzający jego teorię. W związku z tym jego świadomość i jakby racjonalność zostają nieco zahamowane albo też zawężone. I jakby dla niego naturalny sposób próbuje on te wyniki doprowadzić, często też nieświadomie, do właśnie odpowiedniego dla niego wniosku. Jest gorąca dyskusja o przyczynach decyzji depatologizacji. Choć w 1973 roku istnieją konkretne prace naukowe wykazujące brak wewnętrznej komunikacji patologii. Na przykład badania Hooker, choć krytycy twierdzą, że wykluczenie homoseksualizmu z listy chorób jest wynikiem nacisków politycznych, gejowskich lub aktywistów, a nie w wyniku badań naukowych. Zwracają się do serii incydentów tego, na przykład w 70 roku członkowie organizacji Gay Liberation Front zakłócili konferencję APA, krzycząc na tych psychiatrów z głośników, którzy uważali homoseksualizm za chorobę. Niektórzy lekarze i osoby publiczne argumentują, że depatologizacja homoseksualizmu nie wystąpiła w wyniku zmiany koncepcji naukowych, ale w wyniku nacisku lobby gejowskiego. Mercer, tutaj mamy źródło podane, jedność wśród różnic, rola psychiatrów, polecam bardzo, bardzo serdecznie to, ten artykuł, ponieważ jest tutaj szerzej opisana ta cała sytuacja. Jakby tutaj też ta kontrowersja, o której mowa, czy rzeczywiście wpływ tej grupy, która jakby zrobiła tą manifestację tak naprawdę, zakłócając konferencję, miał rzeczywiście tak duży wpływ na to, że przekonano liczne autorytety do tego, żeby zmieniły swoje decyzje. Jeżeli tak, to jest to oczywiście względem nauki wielkie naruszenie. Nawet bym powiedział więcej niż poważne przedsięwzięcie, które jakby rysa w kierunku autentyczności i wiarygodności wszelkich diagnoz i wszelkich opracowań naukowych. Nawet naukowcy skoncentrowani na poszukiwaniu biologicznych uwarunkowań homoseksualizmu przyznają, że na jego podstawie mają, na jego powstawanie mają wpływ czynniki środowiskowe. Nie powstała jednak ani jedna teoria, która potrafiłaby wyjaśnić powstawanie homoseksualizmu na drodze niepatologicznej. Nie powstała żadna teoria, która by była w stanie tego udowodnić na drodze niepatologicznej. Teraz troszeczkę na temat teorii psychologicznych, które też tak naprawdę nie odpowiadają na pytanie, jaka jest geneza homoseksualizmu. Jedną z takich ciekawszych to teoria Daryla Bema, EB, czyli Exotic Become Erotic, zakłada obcowanie chłopca z samymi kobietami w okresie dojrzewania, no tutaj nawet dorastania bardziej, czyli od trzeciego roku życia,
powoduje, że chłopiec, który jest wychowywany cały czas w takiej konwencji, może źle powiedziane, w takim otoczeniu kobiet, w pewnym momencie zaczyna zwracać uwagę na chłopców, ale ta uwaga skoncentrowana jest bardziej na ich inności. Ta inność, którą taki chłopiec będzie dostrzegał, staje się dla niego egzotyczna, jak twierdzi Bem, a za egzotycznością pojawia się erotyczność. W związku z tym, jakby na drodze behawioralnej, można powiedzieć, taka struktura osobowości wytwarza pewien pociąg seksualny do płci tej samej. Czyli jakby według Daryla Bema homoseksualizmu można się nauczyć. Nauczyć przez pewne dość skomplikowane warunkowanie, no bo jeżeli cały czas obcuje z jedną płcią i jakby dostaje wszelkie informacje tylko dotyczące jednej, to ta druga zaczyna go interesować i zaczyna się zastanawiać, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Jest jeszcze więcej innych teorii dotyczących, próbujących uzasadnić stanowisko homoseksualizmu, ale tak naprawdę nie ma w tym momencie ani jednej takiej, na którą wszyscy by się zgodzili. Homoseksualizm jest w Polsce zjawiskiem, które budzi bardzo wiele kontrowersji. Wielu ludzi, których ten temat dotyka osobiście, bardzo często przejawiają bardzo silne emocje. Te emocje często prowokują różnego rodzaju zachowania. Te zachowania niejednokrotnie kończą się na próbie, może niekiedy nawet przekrzyczenia pewnych argumentów. Obawiam się, wiemy też z psychologii, w jaki sposób funkcjonuje nasz umysł. Wiemy, że silna emocjonalność bardzo istotnie wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Czyli po prostu wpływa na nasze umiejętności poznawcze. Tak? To wiemy już nie od dzisiaj. W związku z tym, jeżeli ktoś znajduje się w bardzo silnych emocjach, bardzo mocno przeżywa pewne stanowisko, to ma ograniczone pole rozumienia tej sytuacji. Do momentu, kiedy nie ma dystansu, do momentu, kiedy nie potrafimy spojrzeć racjonalnie na dane zjawisko, to tak naprawdę nasza wypowiedź podsycona różnymi emocjami jest nieadekwatna do danej sytuacji. Wszelkie środowiska homoseksualistów zarzucają wielu innym środowiskom przemoc, nieakceptację, poniżanie i tak dalej. Takie miejsca oczywiście to się nie da zaprzeczyć, tak? Takie zachowania istnieją. Natomiast z drugiej strony, co jest przyczyną tej tak zwanej homofobii, o której mówiliśmy tutaj na początku i której definicja moim skromnym zdaniem nie jest adekwatna do pojęcia, prawdziwego pojęcia fobii. Jest wiele nadużyć, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wydaje mi się, że przyczyną takich nadużyć może być fakt nadmiernej emocjonalności zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Czasem mam takie wrażenie, że jedna, jak i druga strona tak naprawdę próbuje przemycić pewne swoje indywidualne, własne, emocjonalne wytyczne w sposób jak najbardziej popularny i takim jakby największym społecznym przyzwoleniem, żeby jak najmniejszą stratę z tego powodu, z tego tytułu odnieść, a mieć z tego jakby jak największy sukces. Jak to się mówi, każdy robi to, co umie, najlepiej. Więc takie strategie, jakie ktoś ma najlepiej wdrożone w postępowanie, takie strategie stosuje. Osobiście uważam, że jest to duży, trudny problem i że na pewno trzeba się temu problemowi cały czas przyglądać i nie można bagatelizować ani jednej strony, ani drugiej strony. I to wszystko jest na dzisiaj. Dziękuję bardzo.